Witam serdecznie w Sagatti. Megan jest mega. Tak mówią nasi klienci o tym modelu i coś w tym jest faktycznie. Jest to fason peruki, która jest wykonana z włosów syntetycznych i termicznych. To jest dużą zaletą, dlatego że podniszczone końcówki włosów od noszenia długotrwałego można wygładzić prostownicą, troszeczkę je naprawić. Megan ma świetny fason z lekko uniesioną górą, z kosem wypracowanym z lewej strony na prawą, i z tyłu z zadziornymi, zalotnymi kosmykami, które dodają niewątpliwie uroku temu modelowi. Przód jest też nieco roztrzepany, z pazurkami. Dzięki temu owal twarzy jest modelowany w ten sposób, że wyciąga i wysmukla twarz. Skos wydłuża nam czoło, te pazurki wszystkie modelują nam owal twarzy, więc ten fason jest naprawdę fajny dzięki swojej objętości zarówno do twarzy szczupłej, pociągłej, owalnej, jak i okrągłej. Dlatego, że okrągła buzia z tymi pazurkami naprawdę też będzie bardzo fajnie wyglądała. Mamy bardzo dużo nowych kolorów. Wszystkie poprzednie Megan z poprzedniej dostawy zeszły, zostały sprzedane, więc w nowej dostawie pojawiły się również nowe kolory oczekiwane przez naszych klientów. Ten, który mam na sobie, on już się pojawił, ale zniknął bardzo szybko, to jest kolor Ja 350. Ja 350 jest to taka bardzo głęboka, fajna rudość. Nie ma takie delikatnie rozświetlone refleksy jaśniejsze. Troszeczkę chyba bardziej wysycona jest niż kolor ten taki z drugiej fabryki 130. Ja 350, fajny, naprawdę bardzo fajny, wesoły rudy. Ja jeszcze dodam ze swojej strony, że Megan jest na rozmiar, na obwód głowy między 54 a 56. Przy 57 ona już będzie taka troszeczkę skąpa, ale jak ktoś bardzo, bardzo chce, myślę, że to jest kwestia dopasowania ułożenia i można taką perukę jeszcze przy 57 dopasować. Na 58 będzie absolutnie za mała, przy 53 trzeba będzie ją troszeczkę przyszczypać z tyłu, zmniejszyć w tej części w potylicy. Jakie mamy jeszcze kolory? Kolor T350B jest to czerwień z brązem. Nie będę zakładała każdego z tych kolorów, możecie Państwo je zobaczyć na stronie Sagatia w zdjęciach. T350B z brązem. Nowy kolor, który kiedyś pojawiał się już w jednym z naszych modeli w Sylwii, CL240x2000M. Jest to no, istna marchewa, przepiękny kolor, do tego fasonu jest po prostu wymarzony. Zadziorna, taka zaczepna wręcz z tymi kosmykami, naprawdę fantastycznie będzie wyglądała. Następny w tonacjach dzisiaj od ciemniejszych kolorów pokażę. 9x14C. Jest to odcień takiego średniego blondu połączony z refleksami jaśniejszego brązu. Kolor, który się pojawia w wielu modelach, wygląda bardzo naturalnie. Naprawdę fajna kolorystyka. 9x14C. Następnym kolorem brązowym jest FS4x30. Bazą mamy tutaj ciemny brąz, właściwie taki może bardziej w tonacji czekolady i dodane są z 30 refleksy troszeczkę jaśniejszego brązu. One nie są mocno widoczne, wygląda to troszeczkę jak gra świateł, dosyć naturalnie, jakby brązowe włosy były leciutko rozjaśnione po prostu naturalnie przez słońce. FS4x30. Następnym kolorem jest Dark Brunette, przepraszam. Dark Brunette, czyli typowa brunetka, kolor brązowy. On troszeczkę przypomina kolor 4x6, 6. Dark Brunette, typowo brązowy kolor. Następnym kolorem jest DF433x330, to jest kasztan z refleksami brązu. To jest jedyny kolor zbliżony do koloru kasztanowego. Wiele osób pytało się właśnie o zamienniki koloru 33A w tej fabryce, czyli właśnie kasztanu takiego świetlistego. To jest DF433x330. Następnym kolorem nowym, on nie pojawiał się wcześniej w tym modelu,
jest M2 RD900. Jest to burgund prześliczny, właściwie to oberżyna taka, można nawet powiedzieć. M2 RD900. Przy tym takim jaskrawym, fajnym kolorku jest dodany ciemniejszy gdzieś od spodu i w pojedynczych pasemkach. Także on nie jest krzyczący, bardzo subtelnie się łączy po prostu z ten ciemniejszy razem z tym takim burgundowym. Kolor siwy. On był w tym modelu wcześniej, ale też został wyprzedany do samego końca. T2 na 1001C. T2 na 1001C jest to jasny siwy z troszeczkę ciemniejszym odrostem. Teraz blondy. Są trzy podobne do siebie. Może pokażę je jeden obok drugiego. R21T, on będzie taki beżowo ciepły przy odroście, ma troszeczkę jaśniejsze końcówki. R21T. Następny kolor. Jest to 14x88. Proszę zobaczyć, że są bardzo podobne. Ten może nie ma końcówek jaśniejszych, tylko te jaśniejsze refleksy są po całej długości. A tonacje mają bardzo, bardzo podobną. 14x88A. I trzecim jasnym blondem, takim podobnym, jest kolor light blond. On jest bardziej beżowy. Kolor light blond. Nowym kolorem, który pojawił się w tej dostawie nie tylko w peruce Megan, jak i w innych jeszcze perukach i treskach, jest kolor 10x16T. To jest odpowiedź dla pań, które oczekiwały białej platyny. Biała platyna jest na końcówkach, na długości, ale połączona jest, złamana takim bardzo jaśniutkim, chłodnym, mlecznym beżem. Kolor 10x16T. Kolor, który chyba był najbardziej w poprzedniej dostawie ulubionym kolorem z klientek. Sprzedaliśmy najszybciej i najwięcej tego koloru. 14,88 plus 12. Jest to ten sam kolor, który występuje w bardzo popularnej peruce Iga, również właśnie w tym, z tym odrostem. 14,88 plus 12. Megan. Teraz będą pasemka. R9x88, czyli mamy tutaj połączony taki średni blond z jaśniejszym blondem. Pasemka również troszeczkę cieplejsze. 10x88C. One są bardzo podobne do siebie. Proszę zobaczyć. Ciut jaśniejszy będzie 10x88C. Odrobinkę cieplejszy jest. R9x88 jest odrobinkę ciemniejszy, minimalnie dosłownie, ale jest ciut chłodniejszy. I mamy jeszcze jedną perukę w tej dostawie. Jest to kolor TP4 1016. Ten kolor występował również wcześniej. Jest to odcień beżu. W dwóch odcieniach ten beż tutaj występuje. Beżowy blond i ma ciemniejszy odrost, który bardzo ładnie podbija ten jaśniejszy właśnie kolor beżu. I w efekcie otrzymujemy bardzo naturalną, ładną kolorystykę. Jeżeli komuś podoba się ten model, zachęcam, żeby zajrzeć na stronę sagatia.pl. Tam są wystawione aktualnie wszystkie kolory dostępne. Peruka, tak jak wspomniałam, jest raczej na mniejszą głowę do średniej, czyli obwód od 54 do 56. Jak można zamówić? Link jest podany w opisie. Można zamówić również przez Messenger na Facebooku. A także telefonicznie pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Zapraszam serdecznie na stronę Sagatia.pl.